time, there is a place, the Archive of Awesome. An ancient vault that guards the most amazing stories and myths. Each book, a magical gateway to the Paperverse. Let me take you on a journey through the seven masterpieces. It's time to return to games. Okej, okay, witam z tej strony Net3N. I cóż, mamy Księgę Demonów, czyli Book of Demons. Takie diablowate. Diablowata gra. Aczkolwiek ogólnie to jest Return to Games, tak? Jakieś tam... ponoć różne jakieś takie księgi będą, nie wiem. Ja generalnie ściągnąłem to tylko dlatego, że jest to potencjalny klon Diablo, tak fajny. I cóż, ogrywam to dopiero teraz. Zakupiłem to, ja wiem, wczoraj. Dosyć sporo gier zakupiłem wczoraj na takiej na promocji GOG-u. No i cóż, no i ogrywam to w ogóle pierwszy raz, nie wiem co z tym się gdzie, co z tym się je. Jedynie co zrobiłem, to sobie tutaj poustawiałem ustawienia i nic poza tym. Czyli ekran i tak dalej, muzyka. Reszta nic nie wiem o co chodzi. No więc cóż, mamy tą Księgę Demonów, tak, no więc kliknijmy na nią. Opcje, obejrzyj intro. No okej, okay. Czy nie będzie to samo? Zobaczymy. Ah, the Book of Demons. A truly grim story in our collection. Not for the faint of heart. To widocznie jakaś jedna z serii będzie to jakoś dodawane, jakoś, nie wiem. Widać, że to jest w konwencji takich papierowych postaci, także fajny design. For in the depths of a place once holy, a dark ritual is concluded. The ultimate evil has awoken. No to jest taki pastisz tych wszystkich takich diablowatych slasherów. Czyli wszystkie takie różne myki, motywy. Bardzo, bardzo mi się podoba ta gra ze strony wizualnej. No i... nagrywam to przez akurat laptop. To jest ten sam laptop, po prostu jest z nim zupgrade'owany procek, dodana pamięć, zmieniony dysk na troszkę większy. I to w sumie tyle co z upgrade'u, tak, z 8 GB DDR3 do 16. Procek był i5 4300M, teraz jest i7 4702MQ. 2,2 GHz standardowo i tam do 3 GHz, do 3100 MHz boost, aczkolwiek aż tyle to nie wyciąga. 4-rdzeniowy zamiast 2-rdzeniowy, 8 wątków zamiast 4, więc jest taki, powiedzmy, dosyć spory upgrade jak na ten laptop, tak, więc jedynie co z nim zostało wymienione, to właśnie to, co wymieniłem. No i, że tak powiem, testuję go, jak się będzie zachowywał w grach. No oczywiście, no... pewne kompromisy muszą być tak na tym laptopie, więc nagrywam to w nie 60 ramkach, a w 30 ramkach. Aczkolwiek prawdopodobnie chyba da radę to nagrywać w 60. Aczkolwiek jeszcze nie próbowałem na wszelki wypadek nagrywam to w 30 klatkach.
Porobię sobie później parę testów, jeżeli się okaże, że może w 30, w 60 klatkach poprawnie zapisywać, więc tak będę robił od następnego odcinka. No i cóż, już bez zbędnego gadania, jak widać wersja polska, wersja z GOG.com. Okej, stworzymy sobie postać i wybierzemy klasę. Aha, okej, więc musimy mieć puste miejsce. Puste miejsce wybierze zapisaną postać wojownik. Okej, więc łotrzycę i maga odblokujemy dopiero swoją drogą na laptopowym monitorku. To jakoś troszeczkę małe te literki, ale cóż. I żeby łotrzycę odblokować, piszę tutaj osiągnij 5. poziom wojownikiem, aby odblokować zajmie ci to około 20 minut. Okej. Mag. Aha, okej, to czyli będę musiał przejść trochę gry z naszym wojownikiem, tak? Okej, no to stworzymy sobie swojego bohatera. Imię bohatera nadamy standardowo. Czyli mnie. Mocarny odkrywca, który wierzy w brutalną siłę żelaza. Doskonale posługuje się różnymi typami broni i pancerza. Czasem, gdy szarżuje na dużą grupę przeciwników, można dostrzec szaleństwo w jego oczach. Charakterystyczne karty. Okej, tutaj wybieramy sobie jakieś rzeczy. Pierwsza karta to jest plus 6, do czego nie wiem. Zaatakuj dodatkowego przeciwnika w bliskim zasięgu. Jezu, te literki są tak strasznie małe. Na tym monitorze nic nie widzę. Następna, druga karta to jest czerwona. Jest to razy 12, więc to jakaś siła jest czy coś? I co to jest? Rozrzuć toksyczne bomby, które zatrują przeciwników, zadając im obrażenia przez dłuższy czas. Okej. I trzecia karta plus 1. Trująca bombę po uroczenie. Jezu, to strasznie mała. Bym musiał, nie wiem, na większym monitorze, bo ja nic nie widzę. P. Uroczenie, tak? Nie wiem. Przy tej rozdzielczości 720 nic nie widzę na tym monitorze. Zadaj potężne obrażenia i ogłusz przeciwnika. Okej, no to powiedzmy damy sobie tą pierwszą kartę. Aha, czyli to są te karty, które my mamy, tak? No, aha, okej, to są nasze umiejętności. Wybierz tryb gry, a damy sobie normalny. Roguelike, tak? Jest też roguelike'owy tryb. A my damy sobie normalny. Mam nadzieję, że mnie tutaj dobrze słychać. Okej, coś chce nam powiedzieć. Tak, nie będę tutaj wszystkiego czytał. Możecie sobie sami tutaj przeczytać. Wszystko jest po polsku, oczywiście napisy oraz menusy. Most of our friends are gone. Some people fled. Some took their own lives. Some have just vanished. Those who stayed have lost their minds or are too frightened to leave their houses. I'm doing my best to keep everyone's spirits up.
No, tak, no jak widzicie, konwent takich papierowych ludzików. Czy takich coś w stylu origami. Bardzo fajnie, bardzo mi ładnie, ładna grafika, bardzo mi się podoba. No i standardowo w Diablo, tak? Mamy życie, mamy manę. Mamy identycznie jak w Diablo takie kule pokazujące nam, ile nam życia zostało, ile many. Mamy 10 punktów na 10 życia i 5 na 5 many. Okej. Okay. Złoty klucz, ta opcja nie jest jeszcze dostępna. Magiczny kociołek. Okej, okay, czyli to tak jak powiedzmy jak w Diablo mamy jakieś opcje dialogowe. Aha, tu mamy tylko to, okej, okay, dobra. Okej, okay, mamy jakiegoś papierowego maga. Tu wszystko jest jakby z papieru, z takiego gniecionego papieru. Fajnie, fajnie to wygląda. Your arrival brings hope to my old heart. There's no better way to forge one's skill than by traveling. I should know. But I beg you not to leave. We need you here. Dark things lurk in the depths beneath the old cathedral. I've seen plenty of evils in my travels, but this makes my journey through the Dragon Wastes look like a walk in the park. Everything started with the disappearance of our bishop. I fear he has been dragged into the catacombs deep below the church. Tak, no i standardowo jest wielki zły i musimy go pokonać, no. That enigma is yet to be solved. And you are the only one who can do it. Just remember to be careful. Few who have ventured into the dark made their way back. And those who did were no longer alive. Okej, okay, to jest już jego cała opcja dialogowa. I tu możemy... Miejsce na kartę, okej. Okay, tu też jakiś będzie nasz coś nam sprzedawał. Coś jeszcze? Okej, okay, czyli możemy wyruszyć do katedry. Jakie to jest diablowate, prawda? Więc wyruszamy do katedry. Boom. Wyzwanie drugie, antypapież. Okej, czyli to są jakby poziomy, tak? Diabolo. Z kaczuszką. Jest trochę taka śmiechowa trochę gierka. No i w konwencji coś w tym stylu. No, bardzo ciekawe. Trochę inaczej niż w pierwszym Diablo. Jako, że to są figurki z papieru. Okej, okay, rozgrywka w Book of Demons jest inna niż w większości gier hack and slash. Jeżeli grasz po raz pierwszy, zwróć uwagę na samouczki, aby mieć jak najwięcej przyjemności z gry. Powodzenia w papierowych podziemiach. Okej, okay, czyli to... papierowy RPG, tak? Wink, wink. Tutaj jest dosłownie, wszystko jest tutaj z papieru. I am the sword that splits darkness. Tak. Jest trochę inna niż wszystkie hack and slashy, okej, okay, więc będziemy musieli się troszkę poprzyglądać samouczkom. Poruszanie się. Okej, okay. Kliknij w dowolnym miejscu, by się ruszyć. Kliknij za bohaterem lub na bohaterze, aby się zatrzymać. Twój bohater zatrzymuje się na skrzyżowaniach. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nie, to jest ten pierwszy pytajnik. Okej, okay, więc tu jest skrzyżowanie i tu się pewnie zatrzyma nasz bohater. Okej, okay, możemy się zatrzymać w trakcie, klikając po prostu na niego. Jeżeli wskażemy mu tutaj jakieś miejsce, to on będzie... okej. Okay. Możesz wejść w interakcję z obiektami z kręgu światła. Okej, okay, więc po prostu mamy jakiś okrąg światła, który nam
jakiś obszar zaznacza, gdzie możemy tam wchodzić w interakcję. Nie. Czyli standardowe jakieś beczki, jakieś wazony, beczki do rozwalenia i tak dalej. Aczkolwiek no, rozgrywka jest tutaj bardzo podobna do pierwszego Diablo. No, wiadomo, że no, animacja poruszania się... Jako, że on, nasz bohater porusza się po takich właśnie ścieżkach, no to tutaj nie możemy nic... nigdzie tam chodzić. Możemy tylko w tak, jakby w takim okręgu tutaj światła wchodzić w interakcję. Bo tak jak widać, nasz bohater chodzi w takich konkretnych ścieżkach. Tutaj widzimy, tutaj poza tym, tutaj na przykład pójść nie może i tutaj pójść nie może, więc jest troszeczkę jakby ograniczone. Ale wygląda to jak po prostu jakby taka, jakbyśmy grali w planszówkę, tak przesuwali naszą figurkę po jakiejś tam planszy, tak? Więc bardzo fajnie, jest to taka fajna konwencja takiej jakby papierowej planszówki, ale gry komputerowej. Papierowy RPG taki w dość dosłownym znaczeniu. No ale opierający się na bardzo prostych zasadach, czyli siekaniu potworków bez jakiegoś tam roleplaya typowego dla typowych takich RPG. Okej, mamy złoto. Tak, gra jest takim pastiżem wszystkich takich slasherów. No i jest taka bardzo, bardzo śmiechowa gierka. No okej, czyli na razie sobie przechodzimy przez tutoriale. Ale jeżeli ta gra się po prostu różni się, ma jakieś inne mechaniki, nie ma te mechaniki po prostu z typowych slasherów typu Diablo, ale ma też swoje mechaniki, więc jeżeli ktoś gra pierwszy raz lub nawet jeżeli nie gra pierwszy raz, to dobrze by było zapoznać się z tutorialem, bo wiadomo, wyjaśnia nam wszystkie mechaniki tej gry. A więc ja się też, że tak powiem, poczułem do obowiązku poczytania sobie tych wszystkich tutoriali, aczkolwiek bo gram w Book of Demons pierwszy raz, aczkolwiek w same slashery typu Diablo gram już nie pierwszy raz. Kliknij, aby wybrać cel, który auto atakujesz. Dobra. Automatycznie atakujesz, no ale wiadomo, ten taki język potoczny i taka bardzo, bardzo taka parodystyczna konwencja tej gry jest. Automatyczny atak jest powolny. Każdy cios zabiera jedno serce. Klikaj lub kliknij i przytrzymaj na celu, żeby atakować szybciej. Ok, więc musimy przytrzymać. W trakcie walki kliknij i przytrzymaj, aby uciec. Ok, więc po prostu jeżeli chcemy uciec, no to klikamy gdzieś na jakiś obszar i musimy przytrzymać, tak? Ok, dobra. Jeżeli wrogów będzie za dużo, będziemy właśnie mieli... Okej, więc on nawet na odległość. Okej, zbieramy złoto. Atakuje nam to automatycznie. Ok, jeżeli przytrzymamy, to szybciej nam ten... Szybciej atakujemy. Ok, to mamy tak jakieś... Dużo, dużo statystyk. Podstawowe, czyli... Serca, ok, czyli mamy po prostu ilość punktów życia. Okej, musimy mieć 1000 punktów
na kolejny poziom. Mamy wojownika pierwszego poziomu, okej, dobra. Skrzynia, nagroda była już blisko, ale co? Nie. Czyżby coś tutaj było? Nagroda była już blisko, ale nie została zebrana. Tak, ale gdzie ona jest? A, bo tu by trzeba było klikać po tych wszystkich śmiesznych. A nasz bohater nie może się ruszyć poza tą tutaj ścieżkę, jak widać. Aha, tutaj jest, okej, dobra, dobra. Ważne obiekty, okej, ikony z u góry prezentują ważne obiekty na tym poziomie. Ikona zostaje odsłonięta, gdy zbliżysz się do obiektu. Okej, czyli tutaj jest znacznik, że coś tam się znajduje. Jeżeli będziemy dostatecznie blisko, w kręgu oczywiście światła, no to nam się pokaże, co to jest, tak, i czy możemy to zebrać. Okej, więc tutaj mamy... Mamy pierwszą kartę. Napój leczący, okej. To jest taka karcianko, w formie kart mamy, tak? Nie zbieramy typowych przedmiotów, tylko to są jakby przedmioty karty, okej, czyli to jest taka jakby planszówko karcianka. W takiej konwencji, okej, załóż. Nowa plotka. Okej, mamy teraz wytłumaczenie o karty. Przeglądaj swoje karty wpisując I, czyli inwentarz, lub używając przycisku w prawym dolnym rogu. Okej, zmieniaj karty między panelem kart i paskiem kart, klikając lub przeciągając je, tylko karty na pasku są aktywne. Okej. Możesz używać kart na pasku za pomocą prawego przycisku myszy, czyli PPM, lub klawiszy od 0 do 9. Aby odblokować nowe miejsca na karty, odwiedź mędrca w mieście, czyli tego tutaj papierowego dziadka, którego poznaliśmy na samym początku. Ok, pieniążki się zebrały. Czyli tutaj, okej, serca. Serca są twoimi punktami życia. Jeżeli stracisz je wszystkie, umrzesz. Twoje serca nie regenerują się. Szukaj fontan lub użyj kart, aby odzyskać życie. Zawsze możesz wrócić do miasta i poprosić o pomoc uzdrowiciela. Okej, czyli możemy u niego kupić te karty. Tak. Mi się zdaje. Okej. No to jest jak w Diablo, takie fontanny były. Okej, idziemy dalej. A więc tutaj zabraliśmy skarb. Okej, mam jakieś dodatkowe złoto. Okej, najpierw się pozbędziemy tutaj tych. Nowy poziom. Okej, co to jest? Nowy poziom. Zabijaj potwory i zdobywaj punkty doświadczenia, żeby zdobyć nowy poziom. Gdy zdobywasz poziom, wszystkie potwory tracą jedno serce. Na każdym poziomie dostajesz jeden punkt, którym możesz zwiększyć swoją liczbę serc lub many. Okej. Nowy poziom. I co my mamy? Okej, albo mana, albo... Jesteśmy wojownikiem, więc mana aż tak nam nie będzie potrzebne. Okej.
Za każdym razem, gdy przeznaczysz punkt poziomu na serce lub manę, punkt drugiego typu trafia do kociołka. Żeby wykupić nagrody z kociołka, porozmawiaj z barmanką. Okej. Nawet jeśli tracisz nagrody, śmierć nie odbiera ci punktów many i serc z kociołka. Okej. Nie dotyczy trybu roguelike. Aha, no czyli w trybie roguelike tracimy wszystko z tego, co z tego wynika. Tak, może chwilę tak chrupać. No już wyciągam sobie orzeszka. Okay, see that the sanctity of this place has been fouled. Graffiti. Dobra. Na ścianie tutaj w lochu jest graffiti. Okej, więc dosyć króciutki poziom, ale podejrzewam, że jest to tutorialowy poziom. Okej. No idziemy sobie dalej. No i to już jakby koniec tutorialu, tak? Zombie oraz niektóre inne potwory mają trujące serca. Umierające zombie wybuchają, wywołując falę, która zatruwa wszystkich wokół. Śmiertelnie zatrute potwory oznaczone są czaszką. Zombie nie mogą być zatrute, zamiast tego leczą się. Okej. Więc będziemy musieli je szybko załatwić, tak? Okej, więc będziemy musieli być bardzo oddaleni. Odkrywanie. Spójrz na ślady, które zostawiasz, pokazują kierunek, z którego przychodzisz i znaczą miejsca już odwiedzone. Okej. Złote ślady... Aha, to są złote ślady. Okej. Złote ślady. Korytarz w całości zwiedzony, zwykłe ślady częściowo odwiedzony, brak śladów, widocznie cię tam nie było. Okej. Więc zamiast takiej minimapki mamy po prostu... miejsca, żeby się nie zgubić, tak, gdzie już byliśmy, a gdzie jeszcze nie byliśmy. Mapa pozwoli ci śledzić wszystkie znajdźki w podziemiach. Użyj tab lub scroll, aby ją otworzyć. Ok, czyli możemy sobie po prostu kółkiem od myszki zobaczyć mapkę lub tabulatorem. Okej, więc nie ma potrzeby, spoko. Musimy być bardzo daleko od tych zombie. O, mam jakiegoś bossa? Walki z bossami, okej. Bossowie są trudni do pokonania, no co ty nie powiesz. Każdy z nich ma kilka faz. Im więcej faz posiada boss, tym więcej nagród z niego uzyskasz. Wszystkie jego fazy widoczne są na pasku bossa, okej. Gdy rozpoczyna się kolejna faza, boss jest nietykalny. Szykuje specjalny atak, którego nie możesz powstrzymać. Okej.
Okej, mamy nowy poziom. Okej, i kolejny. Mamy już 12 serduszek. Mamy kolejną kartę. Krwawa zbroja. Okej, czyli możemy założyć. Fajna, fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Taka karcianko. Taka karciankowa troszeczkę. Ja bardzo lubię też karcianki. Okej, więc mamy jeszcze. Do zrobienia beczka jeszcze mamy. Okej, czyli mamy. Okej, poziom wyczyszczony, możemy iść dalej. Spoko. Okej, i mamy zejść niżej, dobra. I mamy jakby zaliczony... Mi to przypomina jakiegoś mobilnego klikacza. No, tak, i dlaczego jest NetTrient? No bo z Facebooka po prostu wrzuciło mi. Na Facebook, nie wiem. Nie mogę w nim cyferki wsadzić, więc zrobiłem tak. Okej, więc cóż, jak na tą pierwszą, jak na ten pierwszy odcinek. To bardzo mi się podoba, bo będę kontynuował ten. Te odcinki dalej. Cóż, jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół, subskrybujcie, jeżeli wam się podobało, jeżeli polubiliście mój kanał. I cóż, zapraszam do następnego odcinka z, cóż, z Book of Demons. Na razie i cześć.